Organizujemy drugą w zasadzie konferencję na Politechnice dotyczącą pożytecznego nawożenia z wykorzystaniem naturalnych biokomponentów, ale niekoniecznie wprowadzając jakiekolwiek środki i chemiczne, i w ogóle jakiekolwiek środki. Chodzi nam o wiązanie wolnego azotu atmosferycznego. Jest grupa roślin motylkowych, które mają możliwość wiązania wolnego azotu atmosferycznego za pomocą bakterii brodawkowych rhizobium. Na korzeniach, na systemie korzeniowym znajdują się takie brodawki, takie cysty, w których znajdują się te bakterie, które przetwarzają pobrany przez roślinę azot do azotu, który może być przez roślinę przyswojony. I w ten sposób to się dzieje, ale dotyczy to tylko roślin motylkowych. Natomiast to nasze nawożenie, które chcemy zaprezentować podczas dzisiejszego szkolenia czy warsztatów, ma służyć nie tylko roślinom motylkowym, czyli jak można zaimplementować ten azot atmosferyczny i wykorzystać go w rozwoju roślin nie tylko motylkowych, czyli zboża, kukurydze, rzepaki.